Babciu, chodź szybciej, tu jest tak fajnie. Oj, coś zgłodniałam. Mam tu ze sobą zdrowe warzywka z ogrodu. Częstuj się. Nie, chcę coś pysznego. O, to wygląda apetycznie. A to jest jeszcze lepsze. Co mam wybrać? Nie wiem. Czekajcie! Już wymyśliłam. Ogłaszam kulinarny challenge. Kulinarny challenge? No to lecimy! Uwaga, moi drodzy! Mała Britney chce lemoniadę. Dacie radę? Oczywiście! Ach, te nastolatki! Jak zawsze zajmują się nie tym, co trzeba. Dobrze, już zaczynam gotować. Najpierw wycisnę sok z grejpfruta i pomarańczy. Coś jest nie tak z tą maszyną. Do roboty! Oj, całkowicie się zepsuła. Wywalę ją. Zaraz babcia pokaże, na co ją stać. Widzieliście, jakie mam silne ręce? Tylko wezmę jakąś większą szklankę i zacznę wyciskać owoce gołymi rękami. Stary, dobry sposób jest o wiele lepszy niż jakaś tam wasza nowoczesna technika. I kolejna pomarańczka. A, tu jest! To moje! Wyciskamy! Dobra, dobra, babciu, wyciskaj sobie. A ja przebiorę się w wygodniejszy strój. No, jestem gotowa. Zgadza się, nie jestem tylko szefową kuchni, ale także profesjonalnym barmanem. Zaraz zrobię dla Britney najlepszą lemoniadę w jej życiu. Dodam kokosowego mleczka i dalej owocowych syropów, trochę pomarańczowego, jabłkowego. I voilà, można mieszać. O tak, to moja ulubiona część pracy barmana. Gotowe. Przelewamy do szklanki. I dodajemy słomkę. Łapcie! Szefowo, a co to takiego było? Mandy, miałaś to złapać. Ale nie szkodzi, następnym razem. Zmiksuję nowy. Chociaż po co mieszać, skoro można zrobić piękną, warstwową lemoniadę. No co za cudowne kolory. Ostatnie akcenty. Idealnie. Szkoda, że nie widziałaś, jak on na mnie patrzył. Ojej, czy wszyscy już przygotowali? Co robić? Wiem. Mogę po prostu zamówić koktajl. Świetnie. Czekam. Oto i on. O rany, jakiś dziwny kurier. Dzięki. O tak, wygląda zachęcająco. Dobra, i z tej pomarańczy też wycisnęłam wszystkie soki. A teraz można wracać do postaci miłej babci. Dodamy jeszcze cytrynkę i troszkę owocków do mojej lemoniady. Teraz wszystko dobrze mieszamy i można podawać. No jak tam, Britney? Jesteś gotowa wybrać lemoniadę, która ci się najbardziej spodoba? No to zaczynaj! Jakie to piękne! Chcę tego jak najszybciej spróbować. Wow, jakie pyszne! Co? To już wszystko? Bardzo mało. A co to jest? To idealny rozmiar dla mnie. Nalejemy do szklanki i próbujemy. Wygląda bardzo apetycznie. Wow, jaki orzeźwiający! A co to jest? Koktajl z maka? Ekstra! No to próbuję. Ups, coś jest nie tak. O rany, co tu się stało? Gdzie jest Britney? Najwyraźniej koktajl od Mandy był naprawdę bombowy. A oto i ona. Britney, wszystko w porządku? Jesteś w stanie wybrać zwycięzcę? Wygrała babcia. Ojej, jak miło. Mała Britney jeszcze się nie najadła i nie możemy się doczekać, żeby się dowiedzieć, co chce. O, pizza! Super! Poradzę sobie z tym daniem bez problemu, tak jak z każdym. Ale to przecież wcale nie jest zdrowe.
ja zaczynam. Najpierw zrobię ciasto na pizzę. Wsypuję mąkę, rozbijam jajka i dodaję mleko. A teraz to wszystko wymieszam rękami. Ojej, w dotyku niczym slime. Fajnie. A fik! Okej, ciasto wyszło tak jak trzeba. A teraz czas na małą metamorfozę, żeby przygotować prawdziwą pizzę. Patrzcie, jestem żółwiem ninja! I zaraz oberwiesz ode mnie tymi nunchako! A masz! A masz! Ups! Babciu, przepraszam, wszystko okej? Mandy, oddaj mi te swoje zabawki! Bądź łaskawa i gotuj jak wszyscy! Dobrze, babciu. Będę teraz delikatnie ugniatać ciasto rękami. Chociaż mam jeszcze jeden pomysł na gotowanie. Zaraz pokażę, jak się używa wałka do ciasta. Dobra, rozwałkujmy to. Lecimy. Świetnie. Jest idealnie. A teraz je podrzucę i złapię. Łapię. Ojej, babciu, to nie było specjalnie. Mandy, czy możesz gotować w spokoju? Przepraszam, ale wiem, co mi się jeszcze przyda. Miecz. Miecz jak u Leonarda. Aja! Tym razem jestem gotowa. Babciu, dobrze robisz, bo tej maszyny nie da się zatrzymać. I proszę... Widzicie, jakie idealne cięcie? Dzięki, mieczyku, ale teraz muszę zmienić się w Rafaela. Zaraz zrobię coś pięknego. Ułożę nadzienie na ciasto bez brudzenia sobie rąk. Widzicie? To się nazywa artystyczne podejście. Super! Dobrze, przejdźmy do nadzienia. A co to takiego? Utknęłam! Pomocy! Idealna pizza w stylu żółwiów ninja idzie do piekarnika. Piecz się, piecz! Najlepsza pizza na świecie! A w międzyczasie można pograć. Och, Mandy! Dobra, wydostanę się sama. Wychodziłam już z gorszych sytuacji. Dzięki moim rodzicom za mocne zęby. Świetnie. No i druga. Ręce są wolne. A teraz muszę przyspieszyć. W środku zrobimy wgłębienie na ser. A wokół niego rozprowadzimy sos i położymy pomidora i salami. W środku kładziemy ser. A teraz to podpiekamy za pomocą palnika, żeby się szybciej zrobiło. I co my tu mamy? Gotowe? Sprawdźmy. Jakie gorące! Ojej, gorące, gorące! No pięknie. Żebym tylko sama tego nie zjadła. Dobrze. Wszyscy już ugotowali, a ja się coś ociągam. Trzeba przyspieszyć. Nie byłabym babcią, gdybym nie dodała moich ulubionych warzyw. Mała Britney zje to i nawet nie zauważy. A to jest takie zdrowe. Wstawiam do piekarnika. Niech się robi. A ja się zdrzemnę. Oj, a pizza już jest gotowa. Wyciągam. Mamy to. Mandy, brawo, super. Skoro wszyscy są gotowi, to mała Britney może zacząć degustację. Wszystkie pizze są piękne, ale od której zaczniemy? Pierwszą będzie pizza szefowej kuchni. Tu jest też roztopiony ser. Uwielbiam to. Palce lizać. A teraz spróbuję pizzę od babci. Jak pysznie pachnie. Niezła. A co to jest? Brokuły? Nienawidzę ich. Nie zjem ani kawałka więcej. Ojej, a ta pizza jest niesamowita. Tylko jak mam zjeść taki duży kawałek? Mam
pomysł. Zwinę go w rulonik. Od razu lepiej. Wow! Bombowa pizza! Mamy zwycięzcę. Mandy, gratulacje, wygrałaś. Możesz być z siebie dumna. Ciekawe, co tym razem przygotowała dla was Brittany. O rany, słodkie pancake'i. Okay. Babcia i szefowa są zadowolone. Mandy, masz jakiś problem? Za chwilę zrobię najlepsze pancake'i w życiu małej Brittany. Potrzebuję mąki i dwóch jajek. Teraz dodam troszkę mleka i wszystko zmiksuję. Najważniejsze, żeby powstała nam jednolita masa. Teraz wlewamy połowę ciasta do miski i dodajemy troszkę barwnika spożywczego. Znowu wszystko mieszamy. Moje pancake'i będą czerwone. Co tam dalej? No właśnie, worek cukierniczy. Do jednego wkładamy czerwone ciasto, a do drugiego wlewamy zwykłe. A teraz biorę moją ulubioną patelnię do pancake'ów i smażę. Robimy dwa zwykłe pancake'i i dwa czerwone. Gotowe! Kładziemy je na talerzyku. Pachną cudownie. A ja dopiero rozmieszałam ciasto. To jest to samo ciasto, które robiła dla mnie mama. A teraz wylewam je na patelnię. Oto on, wspaniały pancake. Będę kładła na talerzu jeden na drugim. Ojej, no jak ślicznie. A co teraz? Wiem. Troszkę domowego miodu nigdy nie zaszkodzi. Ojej, pszczoła zjadła wszystko. Ciwuska. No dobra, to pójdę po niego sama. Jestem gotowa. Za niedługo wrócę. Witam moje pasiaste koleżanki. Mogę wziąć trochę miodku? No nie bądźcie takie chciwe, macie go dużo. Wróciłam. Przyszłam ze świeżym miodem i moimi przyjaciółkami pszczółkami. Nie bójcie się ich. Oj, pancake'i z miodem, co może być lepszego? Jakie to apetyczne. A gdzie są wszyscy? Ola Boga, wściekają się przez ten miód? No to łapcie ten swój miodek. W porządku. Możemy wrócić do normalności. Było mi troszkę gorąco w tym kostiumie. Strasznie boję się pszczół. O nie! Mój naleśnik się pali. Ale jak to? Wszystko przez te babcine pszczoły. Jak mam go odkleić? Porażka. Muszę coś wymyślić. Wiem. Mam świeży chleb, a chleb jest również zrobiony z ciasta, tak jak pancake'i. Musimy tylko wyciąć okrągły kształt za pomocą puszki po Pringles, a Brittany niczego nie zauważy. Właśnie tak. Tylko, że nie wygląda to tak apetycznie jak u pozostałych. Zaraz to naprawię. Miałam akurat kilka cukierków gdzieś w kieszeni. Co to za pancake'i bez słodyczy? Kładamy cukierki między warstwy i składamy. Coś mi nie wychodzi. No sklejaj się! Dobrze, więc skleję was za pomocą kleju. Chwileczkę. No od razu lepiej. Co prawda w mojej głowie to wyglądało ładniej. A ja do moich pancake'ów użyję kolorowej Nutelli. Najlepiej do nich pasuje. Robimy warstwę różowej Nutelli i warstwę waniliowej. Sklejamy i powstają pyszne pancake'i. Czy może być lepiej? Może, jeśli dodamy jeszcze więcej Nutelli. O tak! Wygląda spektakularnie. Gotowe.
Britney zaczyna degustację, a my życzymy jej smacznego. Oj, te pankejki wyglądają dziwnie. A co jest w środku? Pachnie okropnie. Nie mam zamiaru tego próbować. O rany, a te wyglądają świetnie. Z domowym miodem. Uwielbiam. Co za aromat. Niewiarygodnie pyszne. Smakują mi. Wow, a co to takiego jest? Pankejki dla prawdziwej Barbie. Wyglądają magicznie. I tak też smakują. Szefowo, wygrywasz! Wow, szefowo, gratulacje, a reszta niech się nie martwi. Do zobaczenia następnym razem. Podobało ci nasze wideo, więc szybko naciśnij łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i podziel się nim z przyjaciółmi. Do zobaczenia, pa, pa!